tym zespole nie witam serdecznie. Piłkarzy idą jak burza w tych rozgrywkach. Bayern Monachium nimi, kontra Bayern Monachium. To jest czwarte nasze spotkanie z FIFA 2015 i czwarty mecz online. Pierwszy był wygrany, drugi zremisowany, a trzeci przegrany. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ale coś tutaj jest za mula, ale to na pewno nie mój internet. To chyba przeciwnika. No i mam nadzieję, że nie dostaniemy łomotów. Dobra. Ale łatwo straciliśmy tą piłkę. Ale nie. Bardzo łatwo przejął je rywal. Mario Götze. Nie wiem, co to było w ogóle, jakaś taka dziwna sytuacja. No jak? Po faulu przy tym ślizgu. W ogóle nie wiem, gdzie ten sędzia pobiegł, po co on tam biegał dookoła. Sędzia liniowy pokazał, całe szczęście nie udało się to. I za chwilę rozpoczęcie od własnej bramki. Dobra, spróbujmy to na spokojnie. Xabi Alonso. Alaba. Dośrodkowanie. Pole karne. Obrońca przejmuje przytomnie. Bayern Monachium od linii bocznej. Miller. Dośrodkowanie w pole karne. Mario Götze. Aj! Spokojnie złapał piłkę, ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Miller oddaje piłkę koledze, a teraz przepisze Xabi Alonso. Piłce Robin, ależ walczą o piłkę. Aj, nie zdążyłem niestety, będzie rzut rożny, a to zawsze jest niebezpieczne. Jak ktoś ma opracowane sobie jakąś... Skuteczna interwencja, wybija piłkę głową. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. No, wypadałoby wygrać, jeżeli chcemy awansować do następnej ligi. Bo to jest chyba 10. liga, to jest ten pierwszy poziom, także wypadałoby wygrać. Jak już wcześniej wspomniałem w poprzednim meczu, nie jestem jakimś wybitnym graczem w FIFA. Mógł lepiej dośrodkować, atak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. Lewandowski. No nie wiem, komu to podał. Robin. No, z tego miejsca można strzelać. Götze. No i dla
Filip Lam lubi takie. Ach, trochę za mocno, za mocno. Potrafi także ciężko pracować w ofensywie. Mario Götze, a teraz Xabi Alonso. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Nie, mam takie uczucie, że ci moi piłkarze są zawsze troszeczkę wolniejsi, ale to na pewno jest tylko takie tłumaczenie mojej niedoskonałości w tą grze, w tej grze. Ale tak mi się wydaje. Lewandowski. Teraz Lam. Dawid Alaba przyjął i odgrywa z powrotem. Lam. No cóż, no. To może nie było to najlepsze uderzenie, ale zawsze jakiś strzał do statystyk dojdzie, prawda? Lewandowski. No, może być groźnie. Ale ładne techniczne zagranie. Takie przepychanki jakieś dziwne były, ale mogłem chociaż spróbować uderzenia jakiegoś z daleka. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Za słabe chyba raczej. Jest szansa, ale co bronił taką bombę. O jest, no jak można podsumować pierwszą połowę, się bronimy. Jedna nasza akcja, jeden strzał. Robin. No chyba nie do końca o to mu chodziło. No będzie gol! Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Tak jest, wybić jak najdalej. Lam. Na koniec pierwszej połowy. Może w drugiej będzie lepiej. Do przerwy wynik jest remisowy i trudno wskazać wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Zobaczymy, czy przerwa przyniesie jakieś zmiany. Statystyki są bardziej po stronie przeciwnika. No i jedziemy. Sędzia dał znak i właśnie piłkarze Bayernu Monachium rozpoczęli drugie 45 minut. Lewandowski, ależ walka o piłkę. Słabe przyjęcie i natychmiastowa strata. Aj, już miałem strzelać. Robert Lewandowski. Czy ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału? Nie. Dobrze. Mario Götze. No udał, oddaje strzał. I niestety. Co znaczy uderzenie z pierwszej piłki? Ale też podkreślmy znakomite. Chciałbym coś zobaczyć tylko w ustawieniach. Dźwięk i kamera, to tylko to możemy tu ustawić.
Dobra, nieważne. No nic. O asystę. Robin. Miller. Piłka wędruje jak po sznurku. Przechwyt, ale nie opanował. Ach, wydawało się, że będzie bramka. Piękna obrona. Ach, no dlaczego mój zawodnik podbiegł? Właściciela. Próbował piętą, ale rywal wychwycił. Lewandowski. Ależ wspaniale grają piłką. Ładne dośrodkowanie. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Wow. Kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. No chyba musimy właśnie raczej próbować takimi strzałami. Teraz Lam. Teraz Robin. Lewandowski. A teraz Xabi Alonso. No brawo, świetne wyjście z wodem. David Alaba. Ale jak zawsze nigdy mi nic nie wychodzi, niestety. Mario Götze. Dobrze się pokazał. Strzela! Ale troszkę szczęścia zabrakło. Obrońcy dali się oszukać. Wydawało się, że będzie gol, ale jednak minimalnie przestrzelił. Lam. Teraz Lam. Miller. Dobre przejęcie, brawo. Teraz Robin. No i Lam. Przyjął i odgrywa z powrotem. No, dał się wypchnąć przeciwnikowi za linię. No i co? Czwarty mecz będzie kolejna przegrana. Dobre chyba. Zagranie, ponownie celne podanie. A teraz szybice Robin. Teraz Xabi Alonso. Dante. Robert Lewandowski. Uderzenie, ale przy takiej pogodzie można mu wybaczyć. No trochę minęło to. Lewandowski. Mario Götze. Teraz Robin. Xabi Alonso. No strasznie zamula ta gra, ale to chyba wina internetu mojego przeciwnika, no bo... Lewandowski. Popędzili mu z pomocą. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Szansa! Wybija, ale piłka. No niestety, no i 2-0. Ale to taka
granie z takimi zamulaniem internetu to nie jest nic przyjemnego. Coś idzie wolno, wolno, na chwilę przyspiesza. Robert Lewandowski. Dał się oszukać. Lewandowski. Bayern Monachium od linii bocznej. Będzie 3-0. Ach, szkoda, stracili taką okazję. No, wypadałoby chociaż strzelić honorowego, aczkolwiek chyba wydaje mi się, że nie będzie mi to dane. Miller. Zdecydował się na strzał. Nieudana próba podwyższenia wyniku. Lewandowski. Interesujący. Jest okazja. Miller. I tak jest. 3-0 niestety. I mamy kolejną zawinioną przez niego bramkę. Kolejną zupełnie nieoczekiwaną sytuację. Chyba skończy się na 0-8. Albo lepiej. Cudowna bramka, ale widać wyraźnie różnicę klas w tym meczu. No widać, widać. No ja nie jestem specjalistą FIFA. W ogóle odbieranie piłek to dla mnie jest wielki problem jakiś, ale postaram się nad tym poćwiczyć. No nic, no cóż, co mam wam powiedzieć. Ostry łomot, 3-0. No i tyle w czwartym odcinku meczu, niestety. Druga przegrana z rzędu. Mam nadzieję jednak, że uda się awansować do 9 ligi. Zapraszam na ponowny odcinek. Proszę również o lajki bądź nie. No i oczywiście o wasze subskrypcje, jeżeli uważacie, że jest po co wracać na ten kanał. Także pozdrawiam was serdecznie. Bardzo siukej. Trzymajcie się ciepło.